Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. I bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do konkretów, czyli do analizy. Standardowo jak co tydzień rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od przyjrzenia się notowaniom najstarszej z nich, czyli notowaniom Bitcoina, którego cena osunęła się w ostatnim czasie ponownie w okolice 30 tysięcy dolarów, czyli właściwie zrealizowało się coś, o czym poniekąd już mówiłem od dłuższego czasu. Póki co wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów nie zostało jeszcze trwale pokonane. Cena Bitcoina nie osunęła się poniżej, więc tak naprawdę nie mamy jeszcze otwartej drogi do dalszej wyprzedaży. Jak już na przestrzeni ostatnich kilku tygodni tutaj wspominałem, gdyby tylko wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów zostało pokonane, wówczas należałoby przygotowywać się na możliwość spadku Bitcoina nawet w rejon 20 tysięcy dolarów, być może nawet nieco poniżej 20 tysięcy dolarów. Póki co to się jednak nie wydarzyło. Widzimy, że w okolicy 30 tysięcy dolarów pojawiły się reakcje popytowe. Pierwszą taką reakcję popytową mieliśmy między 22 a 24 czerwca. Kolejną widzieliśmy 26-27, czyli miniony weekend, sobota, niedziela. W sobotę wzrosty o 2%, w niedzielę wzrosty o 7,5%. Nie jest to wcale jakoś bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o wzrosty. No i teraz pozostaje pytanie, czy jest to wystarczająca reakcja popytowa, żeby móc uznać, że wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów zostaje odrzucone, co oczywiście automatycznie mogłoby nam otwierać drogę do jakiegoś ruchu wzrostowego, dla którego realnym zasięgiem byłyby okolice górnego ograniczenia konsolidacji, którą obserwujemy od 19 maja, czyli gdzieś przedział 41-42 tysięcy dolarów. Mniej więcej to by była oczywiście ta strefa. Warto jednak spojrzeć sobie na notowania Bitcoina również z punktu widzenia niższego interwału czasowego. W tym przypadku mówię tutaj oczywiście o interwale 4-godzinowym i na H4 zauważymy, że wzrosty, które obserwowaliśmy sobie w ciągu weekendu, dotarły w okolice dość ciekawego poziomu oporu. Oczywiście nie jest to na ten moment żadna bardzo istotna, jakaś kluczowa strefa oporu, natomiast jest to strefa, którą warto, myślę, że obserwować. Jest to linia tendencji. Możemy wyznaczyć równoległą linię tendencji nieco niżej i widzimy, że tworzą nam one we dwie równoległy kanał spadkowy. Przy czym, tak jak mówię, nie są to na ten moment żadne istotne poziomy, żaden istotny opór, żadne istotne wsparcie. Przede wszystkim dlatego, że o ile w przypadku horyzontalnego poziomu dwa testy są w zupełności wystarczające, żeby określić, że taka strefa jest istotna, jak chociażby strefa w wysokości około 41 tysięcy dolarów była testowana raz pod koniec maja, była testowana drugi raz w połowie czerwca, dwa testy i to wystarcza, żeby określić, że dany horyzontalny poziom jest istotny. W przypadku linii tendencyjnych jednak dwa testy to zbyt mało. Musi mieć przynajmniej trzy testy, dlatego że linie tendencji wyznaczone na podstawie przykładowych dwóch wierzchołków czy dwóch dołków jesteśmy w stanie wyznaczyć właściwie w każdym dowolnym miejscu. Natomiast to nie oznacza, że tego typu linie są jakimkolwiek istotnym wsparciem, istotnym oporem. Dopiero ten trzeci test jest takim testem weryfikacyjnym i dopiero kiedy po raz trzeci rynek od jakiejś linii tendencji się odbija, to faktycznie sprawia, że ten poziom staje się dla rynku bardziej istotny niż był do tej pory. W tym przypadku mamy dopiero taki trzeci test. Pierwszy był tutaj gdzieś na przełomie 19-20 czerwca. Kolejny mieliśmy 25 czerwca. No i teraz obserwujemy trzeci test tej linii tendencji. Od niego będzie prawdopodobnie też sporo zależało. Jeżeli większa reakcja podażowa nam się tutaj pojawi, to Bitcoin mógłby wcale nie wzrosnąć
wzrosnąć w okolice 41-42 tysięcy dolarów, tylko moglibyśmy oczekiwać tutaj powrotu do spadków, dla których znowu realnymi zasięgami byłyby czy to okolice 30 tysięcy dolarów, czy nawet okolice dolnego ograniczenia całego tego kanału, który tutaj mamy. Poziom był testowany jako wsparcie 22 czerwca i był testowany też 26 czerwca. Bardzo ładna reakcja popytowa w jego okolicy nam się pojawiła. Natomiast co by stało się, gdyby okazało się, że ten obecnie testowany poziom oporu nie jest istotny, że ten trzeci test nie doprowadzi do jego odrzucenia, a do pokonania? No wówczas tak naprawdę ta linia tendencji mogłaby zostać z wykresu usunięta, bo skoro nie doszło do trzeciego dokładnego testu, tylko przy tym trzecim teście właściwie linia została zlekceważona przez rynek, to moglibyśmy sobie ją podarować, nie wyznaczać jej więcej. Natomiast to oczywiście nie będzie otwierało drogi do jakichś ponadprzeciętnie dużych wzrostów, dlatego że kolejny opór jesteśmy w stanie wyznaczyć już w wysokości mniej więcej 35 200-300 dolarów, czyli właściwie są to poziomy, które również są w chwili obecnej testowane. Dopiero wyjście ponad te pułapy mogłoby nam otwierać drogę faktycznie do dalszych wzrostów w okolice 41 czy też 42 tysięcy dolarów. Mówię tutaj o potencjale krótkoterminowym oczywiście, bo z punktu widzenia interwału dziennego zauważymy, że ogólne nastawienie rynku od pewnego czasu jest raczej prospadkowe, szczególnie że od 19 maja, co już kilkukrotnie podkreślałem, mamy do czynienia z ruchem horyzontalnym. Jest to klasyczna konsolidacja, były oczywiście spadki, były wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z technicznego punktu widzenia takie tendencje horyzontalne są formacjami korekcyjnymi. Oznacza to, że rynek częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Nie zawsze, ale częściej. Czyli statystycznie oczywiście istnieje jakaś szansa na to, że rynek mógłby wybić z obecnej konsolidacji górą, co oczywiście przekładałoby się na zmianę nastawienia rynku i otwierało drogę do większych wzrostów. Natomiast statystycznie mamy większe szanse na to, że z tej konsolidacji rynek podejmie bądź co bądź próbę wybicia dołem, czyli spadki poniżej 30 tysięcy dolarów, a to mogłoby z kolei otwierać drogę do dalszej wyprzedaży nawet w rejon 20. Ja wiem, że to jest czarny scenariusz, wiem, że to jest skrajnie pesymistyczny scenariusz, niemniej jednak dopóki rynek z tej aktualnej konsolidacji, którą od drugiej połowy maja obserwujemy, nie wybije górą, to tak naprawdę przesłanek do większych średnio czy też długoterminowych wzrostów na notowaniach Bitcoina ja tu nie będę dostrzegał. Dopiero wyjście ponad 42 tysiące dolarów mogłoby faktycznie taki powiew świeżości, powiew optymizmu na tym rynku nam zafundować. Dopóki to się nie wydarzy, to wszelkie wzrosty poniżej 42 tysięcy dolarów traktowałbym po prostu jako swego rodzaju formy korekty, formy rynkowego odreagowania, ewentualnie formy wypełniania całej tej konsolidacji. Przy czym, tak jak mówię, krótkoterminowo, czy te wzrosty dotrą do 41-42 tysięcy dolarów, to już wszystko będzie zależało od tego, co wydarzy się w okolicy obecnie testowanego poziomu oporu, widocznego przede wszystkim z punktu widzenia niższych interwałów czasowych typu 4-godzinowego czy 1-godzinowego na przykład. Przejdźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, sytuacja wygląda, nie powiem, że bliźniaczo podobnie, ale pod względem sentymentu faktycznie również powodów do optymizmu tutaj nie mamy. Widzimy na notowaniach ETH, że rynek od pewnego czasu utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Dolne ograniczenie stanowi wsparcie gdzieś w wysokości 1750 dolarów. Górne ograniczenie stanowi opór w okolicy 2020-2050 dolarów. Dodatkowo jest to strefa, która jest bardzo blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego i w przypadku Ethereum możemy już dostrzec potwierdzenie tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi. Mieliśmy tak po spadku z pierwszej połowy czerwca, kiedy notowania ETH weszły właściwie w fazę ruchu bocznego pomiędzy 2300-2600 dolarów. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Koniec końców doszło do wybicia dołem, czyli do wybicia w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Później rynek odsunął się niżej i teraz znowu mamy konsolidację. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty. W najbliższym czasie powinniśmy być może po raz kolejny przetestować to 2020-2050 dolarów. Natomiast jeżeli tu znów pojawi się reakcja podażowa, wówczas notowania Ethereum mogłyby po raz kolejny osunąć się czy to w okolice 1750 dolarów, bądź ewentualnie niżej. Gdyby
okazało się, że ten właściwie powiedzmy obecnie testowany poziom oporu nie zostanie odrzucony, że wręcz przeciwnie, nagle w najbliższym czasie, z początkiem tygodnia, pojawi się jakaś większa reakcja popytowa i notowanie Ethereum wybiją powyżej tego pułapu, to oczywiście mogłoby otwierać drogę do wzrostów, ale jedynie krótkoterminowo, bo wszystkie z poziomów, które do tej pory wymieniłem, czyli i 2300 dolarów, i 2600 dolarów, i nawet ponad 2900 dolarów, to są dość istotne poziomy oporu, na które warto by było zwracać uwagę. Oczywiście pokonanie jednego z nich otwiera drogę do dalszych wzrostów w okolice kolejnego, natomiast te strefy pomiędzy poziomami nie są tutaj jakieś gigantyczne. I dodatkowo warto uwzględnić fakt, że najbliżej testowany, właściwie obecnie testowany opór, czyli ten w wysokości nieco ponad 2000 dolarów, zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego, a ten wyżej, czyli 2300, zbiega się ze złotą proporcją, a więc z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego, co tak naprawdę może determinować, że w okolicy którejkolwiek z tych stref, czy to tej teraz testowanej, czy tej nieco wyżej, pojawi się jakaś reakcja podażowa, więc krótkoterminowe perspektywy do wzrostów są dość mocno ograniczone. A do tego wszystkiego warto pamiętać o tym, że skoro rynek aktualnie utrzymuje się w konsolidacji, to też technicznie, statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo na ewentualne wybicie z niej dołem, bo wcześniejszy ruch był oczywiście ruchem spadkowym. Jeżeli chodzi o potencjalne spadki, dokąd ta tendencja mogłaby dalej dotrzeć, no to myślę, że trzeba by już tutaj wskazywać kolejne wsparcia, czy to w okolicy 1580 dolarów, plus minus oczywiście, no bo też nie trzymajcie się kluczowo, że to jest 1580, to może być 1570, 1590, zawsze każdy poziom traktujemy jako jakąś taką mniejszą bądź większą strefę, taki bufor i ewentualnie kolejne wsparcie, bardzo istotne, to jest dopiero rejon 1400 dolarów. Tak jak mówię, póki co zbyt wielu powodów do optymizmu ja tutaj nie dostrzegam. Takie przesłanki pewne mogłyby się pojawić dopiero jak rynek wybije ponad 2050 dolarów. To mogłoby otwierać drogę do dalszych wzrostów w okolicy 2300 dolarów. Wybicie ponad 2300 otwierałoby drogę do wzrostu w okolicy 2600, a wybicie ponad 2600 nawet w okolicy 2900 dolarów. Ale póki co żaden z tych oporów jednak jeszcze pokonany nie został. Być może początek nowego tygodnia przyniesie jakiś optymizm, natomiast z technicznego punktu widzenia nic na to jeszcze na ten moment nie wskazuje. Idźmy dalej do notowań Litecoina. Jeżeli chodzi o notowania Litecoina, sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, dlatego że notowania Litecoina pokonały 21 czerwca dość ciekawy poziom wsparcia w wysokości mniej więcej 142-143 dolarów. Wcześniej pokonane zostało inne wsparcie w wysokości 160 dolarów i widzimy, że te spadki zatrzymały się dopiero gdzieś w okolicy 120 dolarów. Bardzo ładny poziom, który był w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku testowany jako opór i później już od końcówki grudnia właściwie i przez właściwie cały styczeń był testowany kilkukrotnie jako wsparcie. Kolejny test mieliśmy oczywiście 23 maja i następny test 22 czerwca. Warto zwrócić uwagę, że 23 czerwca nie pojawiła się tu jednak równie silna reakcja popytowa, jaka pojawiła się 23-24 maja, czyli miesiąc wcześniej właściwie. Tutaj te wzrosty już są zdecydowanie skromniejsze, spokojniejsze. Widzimy, że notowania Litecoina weszły w taką fazę konsolidacji. Mieliśmy jakieś spadki, wzrosty, spadki, wzrosty. Górne ograniczenie jest nieco wyżej. Mamy bardzo, bardzo ładne dwa poziomy oporu. Pierwszy z nich to jest oczywiście 142,5 dolara, to mogą być 142-143 dolary oczywiście, drugi nieco wyżej to jest 160 dolarów, warto zwrócić uwagę, że pierwszy i drugi zbiegają się z mierzeniami, istotnymi mierzeniami FIBO, pierwszy to jest 50%, drugi to jest 77%, wiem, że mierzenie 77% jest bardzo niepopularnym mierzeniem, takim dość niszowym, niewiele osób wie nawet o jego istnieniu właściwie, bo w wielu publikacjach na temat zniesień Fibonacciego po prostu tego mierzenia nie ma. Natomiast myślę, że jest to mierzenie warte uwagi. Nie jest ono bardzo często testowane, bo ono oznacza dość głęboką korektę na poziomie blisko 71% wcześniejszego impulsu. Natomiast jeżeli już zbiega się z jakimś istotnym poziomem, to naprawdę jest to równie istotne mierzenie jak złota proporcja, czyli jak 61,8, więc dwa bardzo fajne poziomy oporu.
Oba zbiegające się dość precyzyjnie z istotnymi mierzeniami Fibonacciego, więc tak naprawdę ograniczałbym potencjał do krótkoterminowych wzrostów, czy to w okolicy 142 czy $160. Natomiast nawet jeżeli takie wzrosty się pojawią, to traktowałbym je bardziej jako formę swego rodzaju takiej znowu korekty po wcześniejszym ruchu spadkowym. I jeżeli tylko ta korekta dobiegnie końca, to nie można wykluczyć, że notowania Litecoina osuną się niżej. W tym przypadku kolejne wsparcia, które bym brał pod uwagę, to jest oczywiście, jeżeli osuniemy się poniżej $120, to kolejne wsparcie mamy w wysokości 95, czyli tu jest tak naprawdę $25 niżej do kolejnego wsparcia i następne to jest dopiero strefa w wysokości $67. Bardzo, bardzo ładne, bardzo fajne techniczne poziomy. Jeden i drugi w przeszłości były testowane tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako opór, opór, wsparcie, więc naprawdę tych testów kilka tutaj było i póki co zbyt wielu powodów do optymizmu na Litecoinie również nie dostrzegam. Przejdźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do projektu Harmony. Tutaj zacznijmy sobie od interwału dziennego, gdzie dostrzeżemy, że w wyniku ostatnich spadków doszło do pokonania technicznego wsparcia w wysokości mniej więcej 7,5 centa, czyli na wykresie 0,075. Późniejsza wyprzedaż nie doprowadziła do przetestowania kolejnego wsparcia, bo to kolejne wsparcie ma w wysokości 3,5 centa. Spadki zatrzymały się nieco wyżej i od kilku dni obserwujemy sobie wzrosty. Oczywiście, jeżeli ta tendencja wzrostowa będzie tutaj kontynuowana, to moglibyśmy oczekiwać dokładniejszego przetestowania tego ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to oczywiście już opór. 7,5 centa, zasięg jak najbardziej realny dla wzrostów, ale w perspektywie krótkoterminowej. Taki scenariusz prowzrostowy można też poniekąd dostrzec z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, gdzie zauważymy, że doszło tu w ostatnim czasie do pokonania już lokalnego, bardzo lokalnego oporu w wysokości właśnie nieco ponad 6 centów. U mnie na wykresie 0,0625 strefa została wybita, była mały pullback, retest, reakcja popytowa, która nam się tutaj pojawiła wczoraj wieczorem. Gdyby tylko wzrosty były kontynuowane, to tak naprawdę moglibyśmy tutaj oczekiwać ewentualnego podbicia w okolice 7,5 centa. Natomiast to nie zmienia ogólnego nastawienia rynku. Dopóki rynek utrzymuje się poniżej, to tak naprawdę możemy oczekiwać, że cały ten ruch wzrostowy jest jedynie swego rodzaju formą korekty. Korekty, która może dotrzeć oczywiście w okolice 7,5 centa, ale nie musi. Być może zatrzymamy się już tu i teraz. A to zwiększa prawdopodobieństwo oczywiście na powrót do spadków i gdyby tak się stało, to celowałbym w ponowne przetestowanie strefy w wysokości 3,5 centa, 0,035 na wykresie, poziom, który był testowany już w połowie lutego bieżącego roku jako opór. Po wybiciu też doczekał się szybkiego retestu. Jest to no, jedno z ważniejszych poziomów wsparcia, które na tym wykresie, na ten moment brałbym pod uwagę, jeżeli chodzi o potencjalne zasięgi do dalszych spadków. Idźmy dalej do notowań XTZ, czyli notowania Tezosa. Zacznijmy sobie od interwału dziennego i na interwale dziennym zauważymy, że notowania Tezosa osunęły się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia w wysokości $2,90. Poziom, który był testowany jako wsparcie już pod koniec lutego, następnie był testowany też w drugiej połowie maja, w pierwszej połowie czerwca. Został wybity w ostatnim czasie, oczywiście odbył się jego retest, gdzie pojawiła nam się tutaj reakcja podażowa. Dokładnie 25 czerwca widzieliśmy bardzo fajne spadki o blisko 11%, więc tak naprawdę i tu też znowu impuls spadkowy, konsolidacja jako korekta, wybicie dołem, czyli w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. I teraz dokąd mogłyby dotrzeć spadki, jeżeli ta tendencja będzie dalej kontynuowana? Myślę, że należałoby celować w dwa poziomy. Jeden to jest linia tendencji wzrostowej, którą za chwileczkę dokładniej Wam pokażę, w jaki sposób została wyznaczona. Ewentualnie kolejne wsparcie to jest horyzontalny pułap w wysokości $1,85, czyli 1,85. Poziom, który był testowany po raz pierwszy tak naprawdę już w pierwszej połowie listopada 2019 roku, później i w grudniu 2019 i kilka razy jeszcze później był testowany i jako opór, i jako wsparcie, więc tych testów było tutaj sporo, przy czym to 1,85 nie jest wcale najbliżej położonym istotnym poziomem wsparcia. Zdecydowanie, może nie aż tak zdecydowanie, ale jednak nieco wyżej mamy linię tendencji wzrostowej. Warto wyznaczyć sobie ją natomiast nie z punktu widzenia interwału dziennego, a z punktu widzenia interwału
zespołu tygodniowego. Tam po prostu będziemy w stanie zrobić to lepiej. Od dołków z lutego 2019 roku, przez dołki z października 2019, przez dołki z marca 2020 i dołki z grudnia 2020 roku, więc to by było najbliżej położone istotne wsparcie, na które warto zwracać uwagę. Ewentualnie niżej jest ta horyzontalna strefa 1,85. Widzimy, nawet z punktu widzenia interwału tygodniowego również możemy sobie ją bardzo ładnie wyznaczyć. I z punktu widzenia interwału dziennego nie było tutaj fałszywych wybić, bo tu też ta strefa była testowana jako opór. Natomiast z punktu widzenia tygodniówki ktoś mógłby to uznać za fałszywe wybicie, zejście w dół i powrót powyżej. Natomiast od lutego 2018 roku właściwie ten poziom możemy sobie wyznaczać, a nie tak jak wcześniej mówiłem. Tu było wsparcie, wsparcie, opór, opór, opór. Naprawdę tych testów było bardzo, bardzo dużo. Natomiast krótkoterminowo jednak wygląda to tak, jakby te spadki miały być jeszcze tutaj kontynuowane. Kolejny projekt, któremu się przyjrzymy, to właściwie raczej taka ciekawostka. To jest ICPET, czyli Internet Computer. Projekt, który właściwie mógłbym pominąć i wziąłem go pod uwagę tylko dlatego, że pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy z propozycją analizy tego projektu. Natomiast ja go odpalam tylko dlatego, żeby wskazać, że to jest projekt, w stosunku do którego analiza techniczna nie do końca musi być skuteczna, bo to nie jest też tak, że analiza techniczna jest najlepszym, niezawodnym sposobem analizy wykresu, bo nie każdy rynek da się w ten sposób przeanalizować. Żebyśmy mogli mówić o jakiejkolwiek skuteczności, bo oczywiście analiza techniczna też nie jest w 100% skuteczna, to tak nie działa, natomiast jest skuteczna w większości przypadków więcej niż 50%, czyli już tą przewagę na rynku jest w stanie nam zapewnić, ale nie w przypadku rynków, których notowania mają, nie wiem, kilka tygodni, kilka miesięcy. Jednak ta analiza daje nam taki szerszy obraz rynku dopiero w momencie, kiedy te notowania już trwają pół roku, rok, półtorej roku. Wtedy faktycznie mamy jakąś historię notowań, jesteśmy w stanie jakieś istotne poziomy wsparcia czy też oporu powyznaczać. W przypadku tego projektu tak nie jest. Mamy skrajnie krótką historię, bo notowania są tak naprawdę od maja bieżącego roku, więc bardzo, bardzo krótko. Przez co nie warto nawet wchodzić na interwał dzienny czy tygodniowy, no bo tu po prostu nic się nie dzieje. Z punktu widzenia interwału 4-godzinowego oczywiście wyznaczyłem jakieś przykładowe poziomy oporu, na które warto być może będzie zwracać uwagę, jeżeli wzrosty, które obecnie obserwujemy, będą kontynuowane. Pierwszy opór najbliżej położony to jest strefa wysokości 55 dolarów, drugi 72 dolary, trzeci 102,5 dolara i czwarty 125 dolarów, ale tak jak mówię, to są strefy wyznaczane z punktu widzenia interwału 4-godzinowego. To jest rynek, który ma skrajnie krótką historię notowań, więc nie przywiązywałbym jakiejś bardzo dużej wagi do analizy technicznej tego projektu. Natomiast nawet jeżeli ktoś chce przywiązywać większą wagę do analizy technicznej, no to bez większego wysiłku łatwo można dostrzec, że jest to rynek znajdujący się w trendzie spadkowym. No i póki co nie ma tu żadnych przesłanek wskazujących, żeby ta tendencja miała ulec zmianie. Okej, mamy w ostatnim czasie jakieś niewielkie wzrosty, natomiast nie są to wzrosty, które wybijałyby nowe wierzchołki, nie są to wzrosty, które wskazywałyby, że trend spadkowy dobiegł końca i to już teraz jest czas na powrót, może nawet nie na powrót, bo tu nie ma co wracać, bo od początku mamy spadki, czyli na zmianę tendencji i jakieś pierwsze impulsy wzrostowe. Póki co czegoś takiego tutaj nie dostrzegam, być może ten wzrost też okaże się tylko formą korekty. 55 dolarów zostanie przetestowane i znowu będziemy osuwali się niżej, natomiast jeżeli chodzi o potencjalne zasięgi do spadków, tego tutaj nie określimy, no bo to jest rynek, który znajduje się na jednym z najniższych poziomów historii. Ta historia jest bardzo krótka, więc to, że coś jest teraz po 45 dolarów, nie oznacza, że za chwilę nie może być po 20. Przecież jeszcze niedawno tutaj trzeba było zapłacić 336 dolarów za sztukę. Teraz mamy 45 dolarów, więc widać, że tu spora przecena już nastąpiła. No i nic nie wskazuje, żeby nagle miało to ulec zmianie, ale tak jak mówię, nie przywiązujmy się do tego za bardzo, tu na tą analizę techniczną raczej bym nie zwracał wielkiej uwagi, natomiast przejdźmy dalej do projektu, który ma tą historię notowań zdecydowanie większą, czyli Chili's. Projekt, który utrzymuje się w trendzie horyzontalnym, mieliśmy wcześniej ruch spadkowy i tak naprawdę już od 19 maja, podobnie jak w przypadku Bitcoina, mamy klasyczną konsolidację. Dolne ograniczenie tej formacji stanowi wsparcie w wysokości 19 centów, z kolei górne stanowi opór w wysokości 36 centów. Mieliśmy spadki, mieliśmy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki.
No i teraz widzimy, że mimo tego, iż notowania Chili's dotarły w okolice wsparcia będącego dolnym ograniczeniem tej konsolidacji, mimo że 22 czerwca pojawiła się tam reakcja popytowa, no to jakby nie patrzeć, rynek nie ma siły, żeby wzrosnąć w okolice górnego ograniczenia tej formacji. A mianowicie może realizować się tu scenariusz, pewien scenariusz, scenariusz, o którym stosunkowo rzadko mówię, bo on dość rzadko na wykresach się pojawia. Natomiast jak już się pojawia, to też myślę, że też warto wiedzieć o jego istnieniu. A mianowicie rynek poruszający się w trendzie horyzontalnym, poruszający się w konsolidacji, nie zawsze, ale w większości przypadków powinien odbijać się od dolnego i górnego ograniczenia tej formacji naprzemiennie. Czyli jeżeli odbijamy się od wsparcia, powinniśmy mieć wzrosty w okolice oporu. Jak odbijamy się od oporu, no to spadki w okolice wsparcia. Wsparcie, opór i tak dalej. Mniej więcej tak to powinno wyglądać, takim zygzakiem rynek powinien sobie iść. Natomiast jeżeli w pewnym momencie rynek teoretycznie odbija się od jednego ograniczenia, w tym przypadku będzie to dolne ograniczenie tej konsolidacji, czyli od wsparcia, i nie ma siły wzrosnąć w okolice oporu, czyli w okolice górnego ograniczenia tej formacji, a w zamian za to po krótkim odbiciu, po niewielkich tylko wzrostach wraca i po raz drugi z rzędu testuje to samo wsparcie, to zwiększa nam się prawdopodobieństwo na wybicie z tej konsolidacji. W tym przypadku, biorąc pod uwagę, że rynek odbił się od wsparcia, a nie do oporu i nie ma siły dotrzeć do oporu, być może zaraz znowu przetestujemy wsparcie, zwiększa się prawdopodobieństwo na wybicie dołem, czyli na wybicie w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Takie coś może też zwiastować potencjalną zmianę nastawienia rynku, czyli wybicie z konsolidacji w kierunku przeciwnym, ale tylko w sytuacji, gdyby, jeżeli tu mieliśmy wcześniej spadki, gdyby rynek dotarł do oporu, odbił się od niego tylko delikatnie, wrócił do tego oporu i wtedy faktycznie mogłoby to zwiększać szansę na wybicie górą. Póki co czegoś takiego nie dostrzegam. Z kolei schodząc na interwał niższy, na interwał 4-godzinowy, jesteśmy w stanie wyznaczyć, że te wzrosty ostatnie zatrzymały się w okolicy bardzo fajnej strefy oporu. Lokalna strefa, oczywiście z punktu widzenia interwału dziennego ona nie będzie tak dokładnie widoczna. Z punktu widzenia interwału 4-godzinowego widzimy, że są to naprawdę bardzo fajne poziomy. Dwa poziomy wysokości 25,6 centa i 26,6 centa, czyli 0,2560, 0,2660. Bardzo blisko poziomy od siebie położone, w związku z czym nie traktowałbym ich jako dwóch oddzielnych oporów, raczej brałbym je pod uwagę jako jedną, nawet nie stosunkowo szeroką jakoś szczególnie strefę. No i też biorąc pod uwagę niewielką dynamikę tego ruchu, szczególnie w zestawieniu z wcześniejszymi spadkami, nie można wykluczyć, że to był kolejny mały impuls, tu mamy jakąś formę korekty, więc tak naprawdę jeżeli tylko notowania, czyli zwróciłyby w okolice 19 centów w najbliższym czasie, to nie można wykluczyć, że doszłoby tutaj do wybicia z tej konsolidacji dołem, a to z kolei otwierałoby drogę do dalszych spadków. I starałem się określić potencjalne zasięgi, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć. Nie będę teraz już tutaj scrollował aż tak bardzo, natomiast dwa poziomy, które mam poniżej, czyli wsparcia w wysokości 14 centów i 6 centów, doprecyzowałem z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, czyli włączyłem sobie interwał 4-godzinowy i przeskrolowałem aż do lutego i marca bieżącego roku. Na podstawie tamtych wierzchołków te dwa poziomy zostały wyznaczone, więc jeżeli tylko notowania, czyli osuną się poniżej 19 centów, to należy przygotować się na możliwość dalszych spadków w okolice albo 14 centów, albo nawet w okolice 6 centów, więc tu póki co powodów do optymizmu wielu nie ma. Myślę, że jeżeli chodzi o powody do optymizmu, takowe mogłyby się pojawić dopiero, w sensie do optymizmu średnio czy długoterminowego, takie powody mogłyby się pojawić dopiero w sytuacji, kiedy notowania tej kryptowaluty wybiłyby powyżej 36 centów, czyli wybiłyby z obecnej konsolidacji górą. Tu mówię o tych powodach do optymizmu średnio bądź nawet długoterminowego. Jeżeli kogoś interesują krótkoterminowe wzrosty, to myślę, że można by prognozować coś takiego nieco wcześniej. W sytuacji, kiedy rynek wybije powyżej tego oporu najbliższego, czyli powyżej 26, 27 powiedzmy centów, to krótkoterminowo mogłoby oczywiście otwierać drogę do dalszych wzrostów nawet w rejon 36 centów, ale to by był potencjał krótkoterminowy, a nie długoterminowy, bo do zmiany trendu, zmiany tendencji z tej bardziej prospadkowej na prowzrostową dojdzie dopiero w sytuacji, kiedy notowania wybiją powyżej 36 centów. Idźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Liska.
Jeżeli chodzi o LSK, to też warto zwrócić uwagę, że wskutek ostatnich spadków ten rynek osunął się poniżej technicznego wsparcia, gdzieś w okolicy $2.19, może nieco powyżej. Bardzo fajny poziom, który testowany był już tak naprawdę w lutym, ale 2020 roku. Był on też oczywiście testowany w sierpniu 2020, a po pokonaniu doczekał się w lutym bieżącego roku retestu, czyli przetestowania od drugiej strony jako wsparcia. Teraz widzimy, że notowania LSK-a utrzymują się w stosunkowo wąskim zakresie. Górne ograniczenie tej, powiedzmy, konsolidacji stanowi oczywiście ostatnio pokonane wsparcie. Teraz jest to najbliżej położony opór. Dolne ograniczenie myślę, że mamy gdzieś w okolicy $1.55. Strefa, która była testowana jako opór, wsparcie, później tu wielokrotnie jako opór i też to jest strefa, w okolicy której zatrzymały nam się ostatnie spadki. No i teraz powstaje pytanie, co dalej, bo jeżeli okaże się, że ta tendencja boczna, którą obserwujemy sobie od kilku dni, okaże się jedynie formą korekty, po zakończeniu której LSK wróci do spadków, to oczywiście w pierwszej kolejności oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania wsparcia w wysokości $1.55. Natomiast gdyby to wsparcie zostało pokonane, to kolejne mamy wyznaczone dopiero w okolicy okrągłego dolara. Więc tu zakres nie jest wcale mały, jeżeli chodzi o potencjał spadkowy. Ale spójrzmy sobie jeszcze na interwał 4-godzinowy, bo na H4 zauważymy, że oprócz tych horyzontalnych poziomów wysokości $1.55 i $2.19, jesteśmy w stanie na przestrzeni tych najbliższych, ostatnich dni właściwie, czy tygodni wyznaczyć tutaj linię tendencji spadkowej. Jeszcze rynek do niej nie dotarł, natomiast jest to linia, która testowana była jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, więc być może będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, gdzie ten ruch boczny, który aktualnie sobie trwa, będzie kontynuowany aż do, nie wiem, w okolicy 30, mniej więcej do wieczora 30 czerwca. Wtedy horyzontalny opór wysokości $2.19 przetnie się z linią tendencji. Gdyby tu doszło do przetestowania tego rejonu, to być może pojawi nam się znowu większa reakcja podażowa, więc póki co przesłanek za wzrostami ja tutaj nie dostrzegam. Dopiero wyjście ponad linię tendencji tej spadkowej mogłoby faktycznie taką drogę do wzrostu w nieco nam otworzyć, natomiast póki co bazowym trendem jest trend spadkowy i nie można wykluczyć, że ta tendencja będzie w najbliższym czasie jeszcze dalej kontynuowana. No i przejdźmy do kolejnego projektu, czyli do notowań Nexusa. Jeżeli chodzi o Nexusa, to myślę, że możemy ograniczyć się śmiało do interwału dziennego. Troszeczkę to przybliżę, żebyście lepiej też widzieli. No i na notowaniach Nexusa mieliśmy tak, bardzo ładny impuls spadkowy, wskutek którego doszło najpierw do pokonania linii tendencji wzrostowej, później doszło do pokonania horyzontalnego wsparcia w wysokości $0.08. Następnie Nexus wszedł w fazę konsolidacji między 60 a 81 centów. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. I wybicie oczywiście w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem, czyli coś, o czym mówię od wielu, wielu tygodni. Widzimy, że późniejsza wyprzedaż zatrzymała się w okolicy 45 centów. Co to jest 45 centów? Techniczne wsparcie wyznaczone m.in. na podstawie wierzchołków z pierwszej połowy stycznia bieżącego roku. Tutaj jak sobie spojrzymy na to, o, w ten sposób, to widzimy opór, 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 wybicie, test jako wsparcie, więc to jest 45 centów. Bardzo fajny pułap, natomiast gdyby okazało się, że ta obecna konsolidacja jest jedynie formą też takiego rynkowego odreagowania, po zakończeniu tej korekty rynek mógłby wrócić do spadków, no to jeżeli osuniemy się poniżej 45 centów, to należałoby przygotować się na możliwość spadku w okolice kolejnego wsparcia, a to kolejne wsparcie mamy gdzieś w okolicy 28-29 centów, wyznaczone na podstawie, no tu już widzimy nawet wcześniej, to jest rejon, który był testowany już chociażby sierpień 2020, grudzień 2020 roku jako opór, później styczeń bieżącego roku jako wsparcie, więc nie można wykluczyć, że notowania Nexusa osuną się jeszcze niżej, przynajmniej póki co przesłanek za wzrostami ja tutaj osobiście nie dostrzegam. I to był ostatni projekt, który miałem przygotowany na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie, żeby w komentarzach dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Natomiast ja oczywiście przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę i słyszymy się jeszcze w piątek, punktualnie o 10:00. Natomiast tam już projekty, które będę analizował, mam przygotowane. Wziąłem je oczywiście pod uwagę z propozycji, które wskazaliście pod naszymi wszystkimi materiałami w poprzednim tygodniu, tak więc przejrzałem sobie
komentarze z ubiegłego tygodnia, z poniedziałkowego, środowego, piątkowego materiału. Wziąłem, spisałem to na listę i wszystkie materiały, które pojawią się w tym tygodniu, dotyczyć będą innych kryptowalut. One nie będą się powielały, powielać będzie się tylko Bitcoin i Ethereum. Wszystkie pozostałe będą się od siebie różnić. Natomiast Wy śmiało możecie już dzisiaj proponować kryptowaluty, które chcecie, żebym przeanalizował w przyszłym tygodniu. Ja za dziś bardzo serdecznie oczywiście dziękuję, życzę zyskownych transakcji. No i co? Słyszymy się w środę o tej samej porze. Trzymajcie się, hej!